Partycypacja, tak obco brzmiące na razie słowo, jednak tak istotne. Partycypacja, czyli współudział, współuczestnictwo i współdecydowanie. Wszystkie elementy projektu Jesteśmy Młodzi o obywatelskość nam chodzi właśnie tego dotyczyły. Mamy wpływ na to, co dzieje się w mojej klasie, szkole, miejscowości, bo aktywnie w tym uczestniczymy. To uczniowie z 6 szkół naszego regionu, w sumie 76 młodych osób, realizowało przez 14 miesięcy wiele działań, które zmieniły nie tylko otoczenie, ale też ich samych. Głównym przesłaniem tego projektu było nauczenie kilkudziesięciu, ponad 70 młodych ludzi aktywności obywatelskiej, zaangażowania, tego, żeby w momencie, kiedy są jeszcze bardzo młodzi, nauczyli się pewnych narzędzi, technik, uczestnictwa w życiu społecznym po to, żeby w momencie, kiedy dorosną, pójdą do szkół średnich, żeby mogli te umiejętności wykorzystać, żeby potrafili zadbać o swoją miejscowość, argumentować swoje zdanie. W momencie, kiedy mają jakieś problemy, żeby potrafili rozwiązywać te problemy. Wspólnie oczywiście, bo no nie sztuką jest działać w pojedynkę, ale też jest to trudniejsze. Ale dużą sztuką jest dogadywanie się, działanie razem we współpracy. Tego uczyliśmy młodych ludzi. No i myślę, że bardzo dobre, widoczne efekty mamy tego projektu. Te efekty to m.in. kreowanie świadomości społecznej, możliwości i roli udziału młodzieży we współdecydowaniu o sprawach dla nich ważnych. Uczniowie z Bidaczowa Starego znaleźli wspólne rozwiązanie na nudę, realizując projekt Aktywne Przerwy. W tej symulacji chodzi, żeby były te przerwy rozmaicone, bo w naszej szkole tak jest trochę, tak spędzamy siedząc, rozmawiając, a w tej symulacji zakupimy rzeczy, które nam umilą te przerwy. Na tej tablicy uczniowie przez 2 dni wpisywali swoje pomysły, co by ułatwiło nam te przerwy. I dzisiaj będziemy podsumowywać całą jakby ankietę tą i przekażemy to naszej wychowawczyni. I wychowawczynia to z panią od polskiego przeanalizuje i zakupi potrzebne rzeczy. Każda inicjatywa wymaga współpracy, pogodzenia oczekiwań, stąd pomysł na punkt konsultacyjny, w którym każdy mógł wyrazić swoją opinię. To społeczność szkolna decydowała, a młodzi zachęcali i agitowali, ucząc się, jak argumentować, a nieformalny charakter sprzyjał też swobodzie wypowiedzi. Uczniowie właśnie będą z klasy 6 i 7 dowiadywać się, jak można aktywnie spędzić czas w czasie przerw. Nie tylko siedząc na ławkach, czy biegając, jak to często robią, no ale żeby coś jakoś wykorzystać, to bardziej kreatywnie, bardziej, nie wiem, może ruchowo bardziej też, prawda, żeby tutaj oni skorzystali z tego i jakoś tutaj sobie ten czas zapełnili, dokładnie tak właśnie. Także tutaj bardzo to jest ciekawe, uczniowie też się bardzo angażują i się tutaj bardzo współpracują bardzo fajnie. I ja też bardzo fajnie z nimi współpracować jest, więc dlatego ten projekt naprawdę jest bardzo, bardzo pomocny. Uczniowie się bardzo dużo uczą, jak właśnie tej elementów partycypacji, dlatego bardzo chętnie wzięliśmy udział i bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w takim projekcie właśnie. Po pierwsze wspólne spotkania, dyskusja, warsztaty, a efekty to strefa relaksu w bibliotece. Tak swoje plany realizowali młodzi ze szkoły podstawowej w Soli. W sumie to mieliśmy parę wycieczek, parę tak jakby gier terenowych. Mieliśmy spotkania w klasie zdalne. W klasie zazwyczaj bawiliśmy się w jakieś zabawy, żeby się bliżej poznać. Oraz robiliśmy coś kreatywnego i w sumie to najgorzej było na tych zdalnych, jak było mówione, ponieważ nie mieliśmy po prostu jak porozmawiać bliżej i tak dalej, się spotkać, zobaczyć. Tak chodziliśmy po szkole i pomyśleliśmy, że w tej bibliotece akurat by się coś przydało, bo ta biblioteka teraz też jest nowa i żeby ją tak jeszcze udoskonalić. No i po prostu pomyśleliśmy, że fajnie by było, żeby tutaj coś było takiego, żebyśmy mogli odpocząć, poczytać. No myślę, że nie było jakichś trudności, że ta komunikacja była dobra, byliśmy zgrani i wszystko było dobrze. W każdej ze szkół, które uczestniczyły w projekcie Fundacji Bliżej Pasji, młodzież uczestniczyła w wielu inicjatywach. Uczniowie na początku diagnozowali potrzeby, uczestniczyli w spotkaniach, symulacjach obywatelskich i wybierali. Tak było również w Smulsku. Tak, uczniowie mieli się po pierwsze zaangażować, znaleźć sposób na wyrażenie siebie, na swoją aktywność, na dostrzeganie problemów społeczności, tej najbliższej,
czyli rodzina, szkoła, ale też w otoczeniu. To jest druga symulacja, bo w pierwszej symulacji zmieniali przestrzeń, a w tej drugiej właśnie no, nastawiali się na rozwijanie też takich swoich zainteresowań i talentów, ale nie indywidualnie, bo było to dla całej społeczności młodzieży tutaj w Smulsku. To są zupełnie inne młode osoby, bo już nie dzieci, tylko młode osoby. Zawsze jak tu się wchodzi, to widać ten entuzjazm, szczególnie po pandemii, która zamknęła tą młodzież w domach. No, są rozkręceni tak młodzieżowo. Chciałoby się dla nich więcej i mam nadzieję, że to się po prostu uda. Udało się zrealizować m.in. warsztaty plastyczne i dekupaż, dyskusję z wykorzystaniem techniki World Cafe. Mi się najbardziej podobało spotkanie w World Cafe, ponieważ rozmawialiśmy na temat filmu i o problemach chłopca. No i każdy z nas wykazał się dużą wiedzą, że nie można po prostu traktować kogoś po wyglądzie. Trzeba reagować wtedy, kiedy ktoś jest dokucza ktoś komuś z wyglądu. Nawet jeżeli to nie jest wygląd, jeżeli ktoś komuś nie dokucza po prostu z wyglądu, to nawet z czegokolwiek ktoś komuś dokucza, to trzeba mu pomóc, zgłosić to nauczycielowi, rodzicom, żeby pomogli, zareagowali. To ważne lekcje, które zostaną z uczestnikami projektu na długo. Nabyte umiejętności zaprocentują w przyszłości. Od tych najprostszych, takich jak opracowanie planów działań, po takie jak umiejętność współpracy czy rozwiązywania problemów rówieśniczych. Potrafią teraz bardziej patrzeć na to, co dzieje się wokół nich, dostrzegać pewne problemy. Nauczyli się też rozwiązywać te problemy. No i myślę, że są to bardzo ważne wartości. Daliście im narzędzia. Tak. Myślę, że właśnie udział w takim projekcie pozwolił im na to, żeby umieli te narzędzia też wykorzystywać. Podczas trwania projektu przeprowadzono prawie 300 godzin warsztatów obywatelskich. Łącznie odbyło się 12 spotkań uczestniczących, tyle samo symulacji. Nie zabrakło również debat oksfordzkich. Było naprawdę fajnie. Wszystkie te zajęcia były pomysłowe i no, podobały mi się, i chyba całej klasie. Ale najbardziej mi się podobała debata. Byłam w takiej debacie i tam rozmawialiśmy na temat tego, czy internet jest niebezpieczny, czy bezpieczny. I ta debata była bardzo ciekawa, tam rozmawialiśmy, no i było fajnie na tych projektach. Każdy zna inicjatywę budżetów obywatelskich, a szkolne budżety obywatelskie? Taki powstał w szkole w Korytkowie Dużym. To doskonały sposób na autentyczne zaangażowanie obywatelskie i współdecydowanie w ważnych sprawach lokalnych. Nauczyłam się rozumienia ludzi i też próbowania nowych jakby sposobów rozwiązywania tych problemów. I ogólnie wszystko jakby wydaje się teraz łatwiejsze. I dzięki debacie, ankietyzacji nauczyło mnie to, że mogę pracować z moimi osobami z klasy, że mnie tak stres już nie łapie przed kamerą, a w ankietyzacji to umiem też tak bardziej mówić przed publicznością, się tak bardziej nie stresuję. Debata jeszcze pomogła pisać bardziej argumenty, bo tam pisaliśmy argumenty i bardzo mi to pomogło. Na polskim. Realizowane działania pomogły młodym zdobyć doświadczenie, zwiększyły ich świadomość obywatelską. Dzięki nim uczniowie poczuli, że mają realny wpływ na życie swojej szkoły. Teraz, jak sami dodają, mają narzędzia, by wprowadzać zmiany, działając wspólnie. Podchodziliśmy do tego tak nieśmiało, nie każdy był chętny do pracy, jednak z każdą inicjatywą i projektem podchodziliśmy do tego coraz chętniej i na końcu sami się zgłaszali, nie trzeba było nikogo naprowadzać. Organizowaliśmy różne inicjatywy tak, aby wciągnąć w to wszystkie dzieci ze szkoły, ale też nauczycieli. Organizowaliśmy na przykład debatę oksfordzką, w której rozważaliśmy problemy klimatu, inicjatywę z ekologią, w której brały udział wszystkie klasy i też inicjatywę historyczną z zegarami, na której poświęciliśmy uwagę starej kuchni i no, to zegarkom. Przede wszystkim dał mi doświadczenie w wypowiadaniu się i współpracy z innymi tak, aby było to korzystne dla obu stron. Przede wszystkim kulturalna konwersacja, która też jest bardzo ważna i na pewno przyda się w przyszłości. Projekt realizowany był w małych miejscowościach po to, by między innymi wyrównywać szanse, by dać młodzieży z terenów wiejskich takie same możliwości. I te zostały odpowiednio wykorzystane.
Widzimy ich odwagę, widzimy jak oni argumentują swoje stanowiska, jak łatwo z nimi teraz zachęcić ich do jakiejkolwiek aktywności, nie tylko projektowej, ale nauczyciele też mówią o tym, że w momencie, kiedy cokolwiek realizują w szkole, nie ma problemu z podziałem zadań, nie ma problemu ze zgłaszaniem się do różnych akcji społecznych. Widzimy, że nawet do kamery chętnie się wypowiadają, mają taką łatwość i większą odwagę. No i cały czas pytają, pytają, co będzie dalej, ale też mają pomysły. Podsłuchałam ostatnio rozmowę dwóch dziewczynek, która mówi, słuchaj, chodź w miejscowości naszej, zrobimy to i to. Więc takie pomysły, które są zupełnie pozaprojektowe, ta młodzież ma sama i myślę, że jeśli będzie miała taką możliwość, będzie miała jeszcze poparcie swoich rówieśników, to na pewno nawet bez projektów, bez wsparcia dorosłych uda im się o wiele więcej zrobić niż wcześniej, niż to było przed projektem. To zaangażowanie młodzieży, społeczności lokalnych, wolontariuszy, koordynatorek ze szkół jest dodatkową wartością projektu. W każdej z 6 placówek, które w nim uczestniczyły, odbyły się uroczyste gale podsumowujące wielomiesięczne działania. W ramach projektu Jesteśmy Młodzi, o obywatelskość nam chodzi. A projekt realizowany był przez Fundację Bliżej Pasji z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG.